Cześć kochani, witajcie na moim kanale, czyli Wiktoria Czajka. Mój film był nagrany w styczniu, go wstawiłam, gdzie mówiłam, że możecie się mnie spodziewać w styczniu. No i tak się stało, że nie nagrałam tego odcinka czy vloga, po prostu nie wiem, co ja tam miałam w planach zrobić. Miałam zrobić film o ciąży, o moim porodzie. No, przypomniało mi się teraz, co miałam zrobić, ale w moim życiu zawsze coś się dzieje po prostu. Byłam z moim synem w szpitalu w Olsztynie, po prostu no dużo problemów. To nie jest tak, że ja po prostu nagrywam kiedy chcę, a kiedy nie, po prostu czas. Odkąd mam dziecko, to niestety tego czasu jest bardzo mało dla mnie, w ogóle dla samej siebie, żebym ja się mogła odprężyć czy coś po prostu, no nie, niestety nie. To nie jest to samo co kiedyś, po prostu, że mogłam nagrywać kiedy chcę, o której chcę i potem to wstawić, no. Bo się siódmy. Mój syn już skończył 2 latka w lipcu, więc szczerze mówiąc ten czas bardzo leci. I w ogóle powiedzcie mi, jakie są sposoby na to, żeby odpieluchować dziecko. Ja próbuję wszystkiego, dosłownie wszystkiego. Z nocniczkiem próbujemy coś tam ogarnąć, ale coś tak nie do końca chce. I no, teraz bunty są, 2 latka, więc tragicznie przechodzimy przez to. No i tak, no co, zapraszamy was na dzisiejszego vloga. Jest aktualnie godzina 12, więc no tak, salutki dzionek, to tak nie, troszeczkę południe. Mamy w planach iść na plac zabaw, później do mojej koleżanki, bo muszę jej pomóc. I tak, no w naszym życiu troszeczkę się pozmieniało i troszeczkę się nie pozmieniało. Stare, czasami są takie stare dzieje, że o tak powiem. I tak. No od przyszłego roku, chciałam powiedzieć miesiąca, od przyszłego roku już mój synuś Filip będzie szedł do przedszkola. No. Dlatego mam przez ten rok czas, żeby go odpieluchować. Czy się uda? Nie mam zielonego pojęcia, czy się uda, bo no mówię, teraz są te bunty i jest po prostu tragicznie. Dosłownie. No. Dosłownie. No i zapomniałam powiedzieć, że czekam na telefon dzisiaj. A jak nie dzisiaj, to w przyszłym tygodniu, w poniedziałku. Muszę czekać na telefon od optyka, bo mój synuś będzie nosił okularki, więc muszę czekać na telefon po odbiór okularów. Powiem wam, że strasznie są drogie te oprawki, że to jest totalna porażka w tych czasach, dosłownie. No ale jak mus to mus, prawda? My jesteśmy właśnie na placu zabaw i powiem wam szczerze, że jest tak ciepło, no ale korzystamy z pogody, dopóki można, bo od przyszłego tygodnia znowu zapowiadają deszcze. Z tego co słyszałam, ale jak będzie, to nie wiadomo tak naprawdę. Więc korzystamy jak najbardziej z pogody. I żeby dziecko się wybawiło na tym placu zabaw, niż się dusiło w domu. Ja zawsze tak naprawdę za tym byłam, żeby dziecko się wyszalało na placu zabaw, niż się dusiło i się nudziło w domu, prawda? I tak, bo będziemy tutaj
z jakąś godzinkę, czy tam dwie. I później zobaczymy, co dalej, bo tak jak mówiłam wcześniej, muszę iść koleżance pomóc, no ale czy to dzisiaj, czy to jutro będzie, bo to dzisiaj albo jutro, więc no. No ale jak nie napisze do mnie, żebym pomogła jej, to będziemy troszeczkę dłużej na tym placu zabaw. A dzisiaj do mnie też kuzyn przyjeżdża, więc no, super. Ogólnie to jest mała zmiana planów. W sumie nie taka zmiana planów, bo mówiłam wcześniej, że czekam też na telefon od pani z optyka. No i zadzwoniła do mnie. Są już do odbioru, więc idę teraz z synem po jego okulary, więc zobaczymy. Jestem tego świadoma, że na początku będzie tak, kochani, autko, tak? Jestem tego świadoma, że na początku będzie trudno z nim. I w ogóle auto pojechało. Tak, jestem tego świadoma, że będzie na początku ciężko. Właśnie tak mój syn się prezentuje w okularkach. Tutaj ma jeszcze gumeczkę z tyłu, żeby było dobrze mu w tych okularkach. Oczywiście są gumowe i takie tam. Jest aktualnie godzina 17:40. Sprawdziłam przed chwilą jeszcze godzinę i 17:40 jest. Nie odzywałam się do was, bo po okularach poszłam do koleżanki z Filipem, z moim dzieckiem oczywiście, bo może nie każdy zna imię mojego dziecka. No i tak, przed chwilą przyszliśmy, bo musiałam przyjść do domu już. Bo mój synuś jest zmęczony, więc poczekam jeszcze tak z godzinkę półtorej i kąpiel, kolacja i będę go usypiać. No, wtedy ja będę miała czas dla samej siebie, będę mogła zmontować ten film chociaż dzisiaj i muszę się zastanowić, kiedy, czy jeszcze dzisiaj, koło 21, tak? Czy już rano wstawić ten film? Oczywiście będę miała już zmontowany ten film, tylko żeby go wstawić. Więc no, to w sumie byłoby tak naprawdę na tyle z tego dzisiejszego vloga. Nie obiecuję tak naprawdę, kiedy zrobię ten film o porodzie moim. No nie chcę nic tak naprawdę obiecywać, bo naprawdę w moim życiu dosyć dużo się dzieje. Więc naprawdę, ja wolę nic nie obiecywać, także po prostu kiedy będę mogła, to nagram, a kiedy nie będę mogła, to nie będę nagrywać. Dalej nie wiem, co z tymi cytatami, bo wiadomo, bym zrobiła wieczorkiem te cytaty i wstawiła je też wieczorem albo rano, więc decyzja należy do was. Czy chcecie na moim kanale oglądać cytaty, czy też nie? Piszcie w komentarzu. To tak, dziękuję wam za obejrzenie mojego odcinka, vloga. Nie wiem, to chyba jest drugi vlog na moim kanale. Chyba, ale to tam nie wiem, bo już totalnie nie pamiętam, tyle tych filmików już było, tyle tych live'ów w ogóle jeszcze z Kornelem. I tak, no. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego vloga. Jeszcze raz powtórzyłam się. Daj subika, jak nie subskrybujesz, i łapkę w górę. I do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!